wszystkim katolikom Kościoła katolickiego na Ukrainie, łacińskiego obrządku, składam najlepsze życzenia świąteczne. Życzę łask Bożych, przeżywając okres Wielkiego Postu. Myśmy przygotowali swoje sumienie do nawrócenia, tak jak nas Kościół wzywał słowami Pana Jezusa. Tak samo Wielkanoc to jest nasze zwycięstwo. Zwycięstwo dobra nad złem. I dlatego, żeby to nasze zwycięstwo dalej trwało, mamy zachować wiarę, to wiarę żyć, zachowywać przykazania boskie i kościelne. I tak jak rok rodziny jest w Kościele, Ojciec Święty Paweł VI nazwał święta rodzina jest szkołą dla każdej rodziny chrześcijańskiej w świecie. Dlatego uczmy się od świętej rodziny pokory, pobożności i mocnej wiary. I wtedy będziemy mieć dobre rodziny, będą dobre parafie, będzie dobre społeczeństwo na Ukrainie i będzie dobre państwo. Więc dlatego wszystkim życzę Bożego błogosławieństwa, radosnych świąt i wesołego Alleluja.